Każdy zastanawia się, kto teraz zostanie admirałem Gwiezdnej Floty. Dzisiaj przybliżymy sylwetki kandydatów. Brat bliźniak zmarłego tragicznie admirała Gwiezdnej Floty. Człowiek bez sukcesów, za to z wielkimi aspiracjami. Jego hasło wyborcze: my stoimy tam, gdzie stał admirał. Oni tam, gdzie sułtan kosmitów. Gwiezdna Flota stanęła na rozdrożu. To od was zależy, którą drogą podąży. Czy pójdzie drogą, którą wyznaczył mój brat? Czy pójdzie w ślepą uliczkę sułtana kosmitów? Niech nikt wam nie wmawia, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Dlatego apeluję, głosujcie na mnie, bo tylko ja mogę wypełnić wolę mojego brata i dokończyć jego dzieła. Najważniejsza jest Gwiezdna Woda. Generał Kui, od lat odpowiedzialny za szkolenie żołnierzy Gwiezdnej Floty. Twardy człowiek, na twarde czasy. Jego slogan wyborczy: kuj naboje, póki gorące. Dlatego VAT podnosimy na 23%. 23% dupy! Generał Lufa! Jedyne rozwiązanie to eksterminacja wszystkich kosmitów w galaktyce Kurwix. Kandydat wystawiony przez Komitet Kosmitów Sprzymierzonych. Ze 100% poparciem 6% mniejszości kosmitów sprzymierzonych. Bez gumy 5 dych, z gumą stowa. Spróbujcie, chłopcy. Naprawdę warto. Dominik Jachaś. Słońce, piasek, ciepłe, wygazowane piwo. Jak nas kurwali. Wyborcy, nazywam się Domino Jachaś. Może i jestem kosmitą, ale przecież każdy mieszkający w kosmosie jest kosmitą. Dlatego obiecuję, głosujcie na mnie. Jeżeli wygram, to będzie się działo. Buda i dziwki dla każdego. Podwójna. Zapytacie, a gdzie pizza? A ja na to pstryk. 0-0-0. Dzień dobry. Średnią hawajską dla każdego! No i doczekaliśmy się. Na specjalne życzenie brata admirała debata wszystkich kandydatów. Zasady są proste. Pytanko i odpowiedzi kandydatów. I tak 3 razy. Byle króciutko, bo wpół do meczyk. Pytanie pierwsze. Jak widzisz przyszłość Gwiezdnej Floty? Po pierwsze i ostatnie. Wygrać wojnę z sułtanem kosmitów. Mam prosty plan. Myślał indyk o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli. Indykiem jest sułtan kosmitów. Wystarczy pozbyć się indyka, a kurki same przyjdą z kapitulacją. Co ty, kuju, pierdolisz? W kosmosie są setki milionów kosmitów gotowych zająć miejsce sułtana. Zabijesz Indora, wybiorą świnie. Zabijesz świnie, następna będzie małpa. Jedyne rozwiązanie to eksterminacja wszystkich kosmitów w galaktyce Kurwix. Ciekawe, co na to kosmici sprzymierzeni. Jacy oni tam k***a sprzymierzeni? Ja panu nie przerywałem. Dziękuję, skończyłem. No, teraz ja. Z Domino skurwala cię nie omino! I pizza dla wszystkich! Hawajska! Bo taką lubię najbardziej. Nieważne, co mam w sercu. Ważne, co mam w dupie. Skoro jesteśmy przy kosmitach sprzymierzonych, no to o nich jest drugie pytanie. Proszę. Karabin musi być sztywny. Najlepiej przyblokować go nogami i z całej pety wpakować do ryja. Poprawić kilka razy i seryjką tra-ta-ta-ta-ta. Jak do gorywa odepchnąć łeb i na klatę. Aha, to jest życie. Przeładować dla pewności 15 razy. Spróbujcie, chłopcy. Naprawdę warto. Kosmici. Chudze po naszej stronie. Każdy skwiel taki sam. Zapite leniwe świnia, jak śmierdzą, jak się spocą. Zazdrość cię zżera. Widziałem, jak patrzysz na mnie pod prysznicem. 16 cali i niewiele więcej w obwodzie. Jestem pedałem. Przekonasz się, że dupcia, mimo że ma mniejsze usteczka, może pomieścić więcej niż morda. Tak, jestem pedałem. I wstydzę się tego. Myślę, że o problemach mniejszości kosmitów powinniśmy rozmawiać z Planetą Wojny.
Jeżeli przyleci do nas sułtan kosmitów, a ja zostanę wybrany admirałem, to na pewno będę z nim o tym rozmawiał. No chyba się przesłyszałem! Chce pan rozmawiać z sułtanem kosmitów o naszych obywatelach? Pański brat w grobie się przewraca. Mocno pachnie tu fiutem. Chwileczkę, teraz głos ma Dominik Jachaś. Może być też pepperoni. Co tam, do 15 zł, co chcecie? Nawet podwójna. O, to mnie przekonuje. Dobra, trzecie pytanie i do widzenia, bo już grają hymny na wuwuzelach. Podsumowanie. Kujcie naboje póki gorące, a na karcie postawcie ptaszka przy kuju. Ach. Najważniejsza jest gwiezdna flora. Pamiętajcie o tym przy wyborach. Otwórzcie oczy i weźcie się w garść. Jest tu sporo kosmitów do zapalenia. Mówiliście, co tam te budki z kebabem? A tu proszę. Powiem krótko. No dolać tępy ch... Cześć, żołnierzyku. Dla żandarmów 100% zniżki. Zapraszam. Kula w łeb. Chwileczkę, teraz głos ma Dominik Jachaś. Woda dziwki lasery! Tylko jeden krzyżyk przy nazwisku Jachaś oddziela was od pizzy! Ja już chyba podjąłem decyzję, ale wszystko rozstrzygnie się jutro, w dzień wyborów! Wybory na pełnej k***! Na pełnej k***!